Nie umknął naszej uwadze fakt, że coraz więcej krakowiaków z rodzinami przychodzi na krakowski rynek. Przed chwileczką pan uprawiał tutaj radosny jogging, już dał się zaprosić na kawę, musi tylko jeszcze 3 razy obiec dookoła i na pewno do nas wpadnie. A propos kawy, no to... Słuchajcie, no ja na moment muszę przerwać tutaj, Dawid, aby zaprosić wszystkich również na dzisiaj, ale trochę później, na godzinę 20 na czat, kiedy będzie można porozmawiać i zadać pytania nam wszystkim. Zresztą zobaczcie to zaproszenie, a już za chwilę pierwszy konkurs. Nie wiem, jak to będzie, słuchajcie, moi drodzy, ale postaram się w każdym razie. Już dziś czat ze wszystkimi prezenterami TVN Gra, na który bardzo serdecznie zapraszam każdego z was. Pytajcie, na wszystkie pytania na pewno odpowiem. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Ja witam ponownie, wprawdzie trochę deszczyku, ale nam na pewno to nie przeszkodzi, aby świętować dzisiaj drugie urodziny. Będzie się działo w naszym Hey Now Show. No, wszyscy prowadzący są, więc mamy tutaj niesamowite wsparcie. Jest porcja kawy, więc ta porcja kofeiny została wtłoczona już w nasze żyły. Natomiast teraz przechodzimy do pierwszego konkursu. Już widzicie, właśnie tutaj należy ułożyć pewne słowo, a następnie zgłosić się do mnie, bo warto z nami dzisiaj grać. Warto zostać właściwie nawet przez cały czas trwania tego programu, ponieważ dzisiaj będzie się działo 2 razy więcej. W końcu drugie urodziny TVN Gra. Będzie 2 razy więcej nagród, 2 razy więcej konkursów, 2 razy szybciej będziecie się tutaj dodzwaniać. Wszystko będzie podwojone. Tak więc myślę, że już teraz warto spróbować. 100 zł pierwsze przygotowane, więc czekam na pierwszego zwycięzcę w dzisiejszym programie. Mamy tutaj tych kilka liter. Ja wiem, że pora jest wczesna, wiem, że niektórzy jeszcze ziewają, no ale co, bo niektórzy pewnie już musieli wstać, udać się do pracy czy do szkoły. Być może teraz zajadają jakiegoś rogalika, popijają go kawą, czy też kakałem, co preferujesz. No i bardzo proponuję teraz, żeby rzucić okiem jednak na tą zagadkę, sprawdzić, czy tutaj jest jakieś słowo, które już widzisz. No bo mam zaledwie kilka liter, więc nie powinno być tak trudno, tym bardziej, że dzisiaj ja spodziewam się, że wszystko będzie szło naprawdę bardzo, bardzo gładko. W końcu dzisiaj świętujemy, dzisiaj się cieszymy. Dzisiaj mamy drugie urodziny, więc słuchajcie, podwajamy ilość naszych nagród. Będzie naprawdę się dużo działo. No i tym samym, więc musimy szybko uporać się z każdym z tych konkursów, aby było jeszcze więcej nagród, więc powinna być podwojona liczba tutaj zwycięzców, więc czekam na pierwszego zwycięzcę, kto rozpocznie nasz program dzisiaj bardzo wyjątkowy, bo w towarzystwie naprawdę mocnej ekipy większości naszych prowadzących TVN Gra, więc na pewno znajdziesz tutaj twarze, które lubisz. Co to jest za wyraz? To jest pierwsza stówka dzisiaj do rozdania, więc kto jest chętny, aby zabrać ode mnie tą pierwszą nagrodę z licznych, bo będzie naprawdę wiele, wiele nagród. Słuchajcie, podwajanie, czas zacząć, więc już teraz chcę usłyszeć pierwszą odpowiedź, być może z twoich ust. No i proszę! Dzień dobry! Dzień dobry. Witam serdecznie. A jak masz na imię? Asia. Asiu, no to ja życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji drugich urodzin TVN Gra i powiedz, jakie jest rozwiązanie. Impreza. Świetnie, słyszysz te brawa? To znaczy, że jesteś naszą pierwszą zwyciężczynią w specjalnym, bardzo specjalnym Hey Now Show. Gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. No więc przyszedł czas w takim razie na kolejny konkurs. Zapraszam. I wiecie, każdego dnia staramy się, żebyście dobrze się z nami bawili. Już od 2 lat nasi prowadzący prezentują wam swoje ukryte taneczne talenty. Nie znaleziono jak dotąd, na to mieli państwo lekarstwa. TVN Gra łączy prawdziwe wygrane z naprawdę dobrą zabawą. Ludzie, co się tutaj dzieje? To naprawdę trudno opisać słowami. Moje koleżanki właśnie obalają kolejny kubek z kawą. No i powiedzmy to szczerze, choć to powinno zostać ich słodką tajemnicą, że objadają się również ciastkami. Wy także możecie tutaj razem z nami radośnie swawolić. Zapraszam raz jeszcze na rynek, no bo przecież trwają drugie urodziny TVN Gra. Przed wami kolejne zadanie, które przygotowaliśmy dla was i mam nadzieję, że będzie to również bardzo, bardzo szybki konkurs. Spójrzmy, LKO i KAS. No właśnie, z tych 7 liter należałoby stworzyć interesujący nas wyraz. A co można wygrać? No chyba was nie zaskoczy, jeżeli powiem, że pieniądze. 100 gwarantowanych złotych. 0400 30730 z telefonu stacjonarnego oraz gwiazdka 73220 z twojej komórki. Na
naprawdę zaczynają już do nas przychodzić ludzie. Zobaczcie, tutaj za moimi plecami. Cudowny przystojniak, pokażmy go. Kamil, tak, Kamil nie jest jeszcze pełnoletni, dlatego na razie tylko się przygląda, ale już wysłał SMS-a do mamy, do taty, do wujka z Bochni, żeby się tutaj wszyscy pojawili, bo będzie się działo i już się dzieje. LKOIKAS, o jaki wyraz chodzi? Zastanówcie się przez chwilę, a jeżeli już znacie odpowiedź, no to szybko kontaktujcie się z nami, bo wiecie przecież o tym, że zamierzamy dzisiaj przeprowadzić 2 razy więcej konkursów. I pierwszy konkurs już za nami. Każdy z prowadzących będzie mógł dzisiaj poprowadzić konkurs specjalnie dla was. Mała podpowiedź. Zobaczcie sami. A właściwie posłuchajcie. Słyszycie? Kamilu, czy możesz? Przepraszam cię. I Kamil podpowiada. Zobaczcie, jest podpowiedź Kamila. Jakie to jest rozwiązanie? On już wie. No właśnie, gdyby rodzice Kamila postarali się nieco bardziej, być może to on właśnie wygrałby stówkę, a tymczasem ktoś trafia w otwartą linię. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Dorota. Dorotko, bardzo proszę, podaj rozwiązanie. Oklaski. Brawo! I w momencie, kiedy to mówiłaś, strzelił balon za moimi plecami, a właściwie za twoimi plecami. I ty wygrywasz, moja droga, gwarantowanego stówaka. Dziękuję. Bardzo proszę, pozdrawiamy, całujemy, a przed wami kolejny konkurs. Tydzień w naszym programie był bardzo udany, panowie i panie. W poniedziałek pierwsze koty za płoty. We wtorek nawet pies dostał ochoty. W środę wszelkie lody przełamane. We czwartek smog rozdawał wygrane. W piątek romantyczny zew. Uszczęśliwianie weszło nam w krew. No jak widzicie, wiele się dzieje w PVN Gra, naprawdę mnóstwo atrakcji. Dzisiaj ten program też nie należy do takich zwyczajnych, ponieważ spotykamy się na rynku i do tego z wszystkimi prowadzącymi. Słuchajcie, w tym konkursie oprócz nagrody, oczywiście, zwycięzca otrzyma od nas jeszcze gadżet taki urodzinowy, więc taka sympatyczna niespodzianka, prezent dołączony do nagrody, więc myślę, że warto teraz skupić się na zagadce. No i właśnie, co tutaj mamy? Co da się w tym momencie ułożyć z liter, które widzicie na ekranie? Jeżeli masz już jakiś pomysł, to proponuję przyspieszyć tempa, bo jak widzicie, wszystko idzie bardzo sprawnie i jak na razie z Dawidem tutaj bardzo szybko przeprowadzamy te konkursy. 100 zł jest kolejne do wygrania, więc bardzo proszę, aby kolejna ręka wysunęła się po te pieniądze, a właściwie aby wysunęła się w stronę telefonu. Zapraszamy tutaj, słuchajcie, bo w dalszym ciągu można wygrywać i będzie można wygrywać przez cały czas trwania tego programu. Mamy taki plan, aby było 2 razy więcej nagród. No w końcu są to drugie urodziny TVN Gra, więc musi być wyjątkowo, musi być specjalnie, no i musi być bardzo wiele nagród. Więc słuchajcie, powiedzcie mi teraz, co można zbudować z tych oto liter? Ja wiem, że być może na pierwszy rzut oka to wydaje się dosyć skomplikowane, jeszcze o poranku, kiedy ziewamy, kiedy być może za oknem jest deszcz i trochę rozleniwia, ale myślę, że jeśli się postarasz, chociaż właściwie mam jeszcze inny pomysł, jeżeli jesteś gdzieś w pobliżu Krakowa, to możesz na przykład udać się właśnie tutaj do nas, a my na pewno wspomożemy cię łykiem świeżej, pachnącej, aromatycznej, gorącej kawy, no i dostaniesz nawet ciastko. Słuchajcie, trzeci konkurs, idziecie jak burza, idzie naprawdę fantastycznie, oby tak dalej, mam nadzieję, że utrzymamy tempo, mamy takie postanowienie silne, więc myślę, że jesteśmy w stanie tego dokonać, jeżeli razem spróbujemy, nie ma takich rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie dokonać. 100 zł gwarantowane, ja wysyłam je w ciągu 5 dni roboczych i teraz zapraszam kolejnego zwycięzcę, więc taki będzie, to jakie będzie to kolejne hasło. Cały czas możecie obserwować tutaj naszą sympatyczną grupę prowadzących, którzy piją kawę, więc takie można powiedzieć wspólne śniadanie z TVN Gra, można powiedzieć takie śniadanie na krakowskim rynku z wszystkimi prowadzącymi, można oczywiście nas odwiedzić, można tutaj porozmawiać, można zabrać autograf, a można również po prostu z domu ciepłego, suchego zagrać. Dzień dobry! Halo? Dzień dobry! Witam serdecznie, z kim rozmawiam? Piotr. Witam, Piotrze, no to proszę o rozwiązanie. Wygrana. I słuchaj, no chyba już teraz wiesz, że wygrana jest twoja, a ty masz jeszcze gadżet od nas, taki prezencik, więc gratuluję serdecznie, a was wszystkich zapraszam na kolejny konkurs. Przez te 2 lata odwiedziło nas wielu kandydatów na prowadzących. Konkurencja jest olbrzymia. Chcieli państwo poprowadzić przez chwilę konkurs interaktywny, taki jak normalnie jest u nas TVN Gra puszczany na antenie? Witamy państwa serdecznie, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinku programu TVN Gra. Czyż ta kamera nie będzie cię stresowała? Ją trzeba polubić, ona taka jest dość fajna w sobie. Znaczy tak, na castingu mogę się stresować tym, że mam konkurencję i muszę ją pobić, więc muszę być. Kandydaci próbowali różnych sposobów. Jedni cyrkowych sztuczek,
drudzy perswazji i krzyków. Włącz krzyż do kamery. Inni zaś sięgali po kokieteryjne uwodzenie. Działasz kiedyś na namiętny pocałunek. Widziałam na pocałunek. W zeszłym tygodniu całowałeś Kaśkę, tak, i też mi wmawiałeś. Castingi na prezenterów nadal trwają. Przyjedź, zobacz, spróbuj. Jest potencjalna kandydatka. Castingu na prezenterów TVN Gra. Jak wiecie, z tego radosnego grona udało nam się wyłowić prawdziwy brylant, ale to niespodzianka i o tym za moment. Teraz natomiast przejdźmy do waszego kolejnego zadania. Ohoho, A, L, B, O, N, Y i te litery połączone jakimiś kreskami, poziome, ukośne, stuwa do wygrania. Wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, dzisiaj mamy drugie urodziny. Dlatego też podwajamy ilość rozdanych nagród u nas na antenie. Powiem wam w sekrecie, że dzisiaj jest mój pierwszy raz w Hey Now Show, a to już czwarty konkurs. Jeżeli utrzymamy to szalone tempo, to prawdopodobnie zakręci się wam w głowach od mnogości pieniędzy, które do was trafią. Przypominam, że wasze nagrody, pieniądze wysyłamy w waszym kierunku w ciągu 5 dni roboczych. No więc tak, jeżeli mówimy o tym konkursie, to powinniście zastanowić się, od jakiej litery rozpoczniecie poszukiwania tego szalonego słowa, które mnie osobiście kojarzy się z Pamelą Anderson, albo po prostu z niezłą imprezką, a następnie łącząc jedną literę z drugą, utworzyć wyraz. Mała podpowiedź dla was. Zobaczcie sami. O, było, było. Coś się pojawiło. Było przez chwilę i zniknęło. Ty, mam nadzieję, już znikasz ze swojego domu i pędzisz do nas na krakowski rynek. Zobaczcie, moje koleżanki, prezenterki popijają kawkę, na stole tort. Właśnie, kto będzie kroił ów tort? Nie wiem, nie wiem, ale to wszystko już niebawem się okaże. Okaże się także, jakie to tajemnicze słowo stanowi rozwiązanie w naszym kolejnym konkursie. 100 zł do wygrania i to ty, mam nadzieję, będziesz osobą, która te pieniądze zgarnie. Ja jeszcze raz pragnę zaapelować do wszystkich krakowiaków i górali przy okazji. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę pobawić się razem z nami dzisiaj na krakowskim rynku, to najwyższa pora umyć zęby, ściągnąć piżamkę, założyć coś zgrabnego na grzbiet i wyruszyć do nas. Wcale nie jest zimno, niech was nie zmyli, że jestem troszeczkę pociągający, prawda? To prawda, jest wilgotno, ale atmosfera jak najbardziej, zobaczcie co się dzieje, jak najbardziej gorąca, bo właśnie w tym momencie Fabiola wypatrzyła w tłumie prawdziwego łasucha. Gorące brawa dziewczęta dla tego pana. Możemy śmiało powiedzieć, że oprócz tego, że rozdajemy pieniądze, to także dożywiamy tutaj na krakowskim rynku tych, którzy w pędzie cywilizacyjnym nie mieli czasu na śniadanko. No i oczywiście kawka. Zapraszamy gorąco. Ale momencie, czy coś nam nie umknęło? Czy przypadkiem nie zapomnieliście o jakimś tajemniczym słowie składających się z, nie przymierzając, 6 liter? To naprawdę proste zadanie. 100 zł do wygrania. 0400307000 z telefonu stacjonarnego oraz gwiazdka 73220 z twojej komórki. Jak widzę, przestało padać. Jak mnie mam, za moment te chmury rozstąpią się i spłynie na nas słoneczna aura. Być może nawet wspólnie z wami się poopalamy. No cóż, wszystko może się zdarzyć w urodziny. A my skończyliśmy dzisiaj 2 latka. Może jeszcze nie sypie nam się wąs, ale mamy niecny plan i konsekwentnie go realizujemy. W dniu dzisiejszym na krakowskim rynku i nie tylko, moc atrakcji, prezentów, konkursów dla was i wyjątkowo wiele forsy do wygrania. Przypomnę raz jeszcze, że o godzinie 20 będzie miał miejsce czat z prowadzącymi. Jeżeli jest pytanie, które chciałbyś zadać komuś z nas, ale dotąd nie miałeś okazji, no to będziesz mógł to wtedy uczynić. Bądź o 20 przed telewizorem, zaopatrzony przy okazji w komputer i na pewno się uda. Wracamy do naszego konkursu. Jaka może być pierwsza litera tego słowa? Zobaczcie, mamy O, N, Y. To raczej nie będzie Y, prawda? Bo chyba mogłoby być to wtedy tylko i wyłącznie Yeti. Jaką by tutaj literkę obstawić? Maciuś, przepraszam cię. Sugerujesz, że N. N, ba, nba, nol, nola, alo. I mamy smycz do wygrania w prezencie. O, możecie państwo teraz zobaczyć, gdzieś tam właśnie mignął przez chwilę w kadrze nasz ochroniarz, który trzyma tutaj rękę na pieniądzach. Jesteśmy dobrze chronieni. Obok, nieopodal, pan Artur, który robi wyśmienitą kawę. Nasz gość specjalny. Jeżeli masz ochotę,
sieknąć łyczka, zjeść ciasteczko, wygrać pieniądze. To szybciutko tutaj do nas. Pokażmy na chwileczkę to, co dzieje się po prawej stronie tutaj na tle sukiennic. Już zaczynają gromadzić się nasi goście. Przed chwilą ktoś został poczęstowany, uwaga, ciastkiem. A bardzo chciałem pozdrowić Kamila, niepełnoletniego Kamila, z którym widzieliśmy się w drugim zadaniu. Kamil musiał odejść na chwilę, ale widziałem, jak dzwonił. Dzwonił do kolegów, dzwonił do rodziców, dzwonił do znajomych. I jest duża szansa na to, że pojawią się tutaj już niebawem w nieco większym, mili Państwo, gronie. Trwa ożywiona dyskusja wśród moich koleżanek. Ciekawe, o czym one tak plotkują. Jak je znam, to z całą pewnością przekomarzają się, która dzisiaj przeprowadzi więcej konkursów i u której z nich padnie większa wygrana. Mówiłem Wam, że będzie mała niespodzianka związana z materiałem filmowym, który pokazywaliśmy Wam przed chwilą. Materiałem z castingu na prowadzących. No i właśnie... Bożenko? Właśnie jest tutaj z nami oczywiście Ewelina. Ewelina nasz bardzo cenny nabytek. Powiedz mi, jak odnalazłaś się? Ewelina! Jak widzicie? Dziękuję Wam bardzo. To myślę, że moje pytanie, jak odnalazłaś się w naszej grupie, jest zbędne w ogóle. I jest mi naprawdę bardzo przyjemnie w TVN Gra. Bardzo miło mnie wszyscy przyjęli. Dziękuję Wam za to, moi drodzy koledzy i koleżanki. Jest atmosfera po prostu rodzinna, jest fantastycznie. Jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszam Was tutaj na rynek do nas. Sami się przekonacie. A jak Ci się prowadzi programy na żywo? Powiedz, czy to jest trudne, czy czegoś się boisz? Na początku bardzo się bałam przed moim pierwszym programem. Byłam strasznie zestresowana, ale jak tylko kamera poszła w ruch, jak tylko zabłysnęły światła, to poszło. Później wszystko poszło i teraz jestem do tego przyzwyczajona. Jest to dla mnie bardzo miła zabawa. No i widzicie, że Ewelina znalazła się w naszych programach i jest osobą, której to bardzo dobrze idzie. Zresztą będziecie mogli się o tym przekonać dzisiaj, nieco później. A na razie, no słuchajcie, no, w dalszym ciągu gramy, w dalszym ciągu zmagamy się z naszym konkursem. Mam nadzieję, że pójdzie to błyskawicznie. Na razie to ja przejmę, można powiedzieć, wodzę tego konkursu. Mamy tutaj tych kilka liter, które ponownie proszę Was, aby zostały ułożone w jakąś całość, czyli w jakieś hasło i ponownie oferuję 100 zł. Słuchajcie, tych stówek jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo cały czas powtarzam, że mamy dzisiaj takie postanowienie, aby rozdać dwa razy więcej nagród niż zazwyczaj. No przypomnijcie sobie, ile zazwyczaj nagród rozdajemy w Hey Now Show, a teraz będzie ich dwukrotnie więcej, więc naprawdę sporo będzie się działo, nie będą to, jak sami widzicie, długie konkursy. Zresztą, jeżeli udało Ci się być z nami od samego początku, byłeś, gdy witaliśmy się, mówiliśmy dzień dobry, no to w takim razie sam widzisz, że idzie to błyskawicznie, świetnie i naprawdę nieważne, czy warunki pogodowe są korzystne, czy nie, jaki jest barometr, jakie ciśnienie, u nas jest wesoło, sympatycznie, duża dawka energii. Zapraszamy na krakowski rynek nawet o tej bardzo wczesnej porze. O, widzicie, tutaj jest kawa, są ciastka, jest bardzo miłe towarzystwo pięknych pań i przystojnego pana. A tak więc zapraszamy tutaj serdecznie. Jeżeli nie możesz tutaj do nas dojechać z różnych przyczyn, zawsze możesz przyłączyć się do wspólnej zabawy, dołączyć się tutaj do naszej wspólnej, a można powiedzieć, takiej pozytywnej energii związanej z urodzinami, drugimi urodzinami TVN Gra i po prostu zagrać. Nawet jeżeli zazwyczaj nie grasz, nawet jeżeli zazwyczaj po prostu obserwujesz, gdy inni wygrywają, czasami bawisz się, sprawdzasz, no co, jakie jest rozwiązanie, ale jeszcze nigdy nie zdobyłeś się, aby samemu spróbować, aby zadzwonić, aby podać to hasło, to może czas najwyższy! W końcu dzisiaj, słuchajcie, są urodziny! Jeśli nie dzisiaj, to kiedy? Właśnie dzisiaj rozdajemy bardzo dużą liczbę nagród. Mam nadzieję, że to będzie aż podwojona liczba, że będzie po prostu naprawdę sporo, sporo tych osób, które dzisiaj z uśmiechem pójdą do pracy, czy też na spacer, czy na zakupy, czy gdziekolwiek dzisiaj się wybieracie, ponieważ będą wiedziały, że mają w portfelu o na przykład o 100 zł więcej, bo właśnie w tym momencie taką sumę Wam oferuję. Zadanie nie jest wcale takie trudne, nawet jeżeli się takie wydaje, to absolutnie są tylko pozory. Zwróćcie uwagę, to jest tylko kilka liter, do tego są one połączone takimi liniami, więc na to warto również zwrócić uwagę. Niech nie rozpraszają Was tutaj piękne uśmiechy naszych prowadzących. Zwróćcie uwagę na te właśnie litery, bo to jest klucz do rozwiązania naszego konkursu. A następnie oczywiście dzwonisz do mnie, czy to z telefonu stacjonarnego, czy z komórkowego, też nie ma to żadnego znaczenia, bo dzisiaj myślę, że tak przeczuwam, że otwarta linia będzie dla Was niebywale łaskawa.
bo w końcu nawet otwarta linia musi kiedyś świętować. A my świętujemy dzisiaj od samego rana, więc zapraszamy do tego wspólnego świętowania. Będziemy z Wami przez cały dzień, będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zaczynamy tutaj od Hey Now Show, gdzie zebrała się cała mocna ekipa TVN Gra, gdzie tutaj spędzamy, można powiedzieć, takie śniadanie. Jest kawa, są ciastka, no i brakuje tylko i wyłącznie Ciebie, jako tego najważniejszego gościa w naszym programie, jako tej osoby, która może zabrać nasze bardzo dzisiaj liczne nagrody. Jest pan ochroniarz, trzyma tą naszą walizkę z pieniędzmi, więc na pewno są tutaj one odłożone. Pieniędzy wystarczy, bez obawy, można je brać. Mamy również tutaj ekspres do kawy, mamy również sympatyczne towarzystwo, tak więc naprawdę niczego nie brakuje, poza może odrobiną słońca, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Słuchajcie, to 100 zł przygotowane. Czeka, gwarantowane, pewne, wystarczy tylko po nie sięgnąć. No ja proponuję, aby teraz już dłużej nie czekać. No słuchajcie, nawet proszę, tutaj prowadzący TVN Gra też grają, jak widzicie, wymyślają przeróżne zabawy. No ja dla Was również wymyśliłam tutaj kolejną zabawę, kolejny konkurs, więc Wy również możecie się przyłączyć. No możecie przyłączyć się do naszego stoliczka, możecie po prostu wziąć udział w kolejnym z konkursów, który jest dla Was przygotowany. No to jak, od której litery zaczynasz? Masz już rozwiązany ten konkurs, czy jeszcze się wahasz, czy jeszcze zastanawiasz się? Może to, może to, no muszę być pewien w końcu. No ale jeżeli masz słowo, wykorzystałeś wszystkie litery, to ja myślę, że nie ma tutaj żadnej możliwości pomyłki. A teraz bardzo, słuchajcie, łatwo jest tutaj trafić, no bo tak statystycznie, gdy zwrócę uwagę, ile osób już dzisiaj wygrało, to zdecydowanie jest to wyjątkowy dzień. To zdecydowanie jest to taki dzień, który również zapisze się w historii TVN Gra. A więc jeżeli chcesz być częścią tego wspaniałego dnia, jeżeli być chcesz częścią naszego wspólnego, sympatycznego świętowania, no to masz teraz szansę, telefonicznie. Może masz ochotę nam złożyć życzenia, proszę bardzo, również tutaj przyjmiemy. Ale my dla Ciebie przygotowaliśmy z tej okazji prezenty. Takie odwrócone urodziny. Właśnie ma to do siebie TVN Gra. No, mamy urodziny, nasz kanał, ale to właśnie my rozdajemy Wam prezenty, a tych prezentów będzie sporo, sporo, oj sporo. Więc kolejna stówka przygotowana, kolejne banknoty odliczone, no a ja czekam na zwycięzcę. Słuchajcie, czy jest wśród Was ktoś, mimo tego, że być może się spieszysz, mimo tego, że być może musisz gdzieś wyjść, no ale słuchaj, to tak naprawdę, spojrzysz na zegarek, no minutka, możesz jeszcze poczekać minutkę, no, może dwie minutki, no naprawdę nie powinno to zająć więcej czasu, zważywszy na to, że jest kilka liter, są linie pomocnicze, no to tak naprawdę to powinna być, no chwila, dojrzysz to hasło, potem kolejna chwila na to, aby odnaleźć otwartą linię, to też nie powinno nastręczać większych trudności, no i po prostu, masz stówkę zarobioną. Słuchajcie, no ja przypominam, że jeszcze upominek czeka na Was. Taki dodatkowy gadżecik, prezent, jest to smycz, nasza TVN, no proszę bardzo, jest tutaj widoczna, więc w całej swojej krasie będziesz mógł ją pooglądać, gdy wygrasz nasz konkurs, ponieważ to będzie taki dodatkowy prezent dołączony oczywiście do tej stówki, która też jest gwarantowana i pewna, tak więc będziesz mógł nosić sobie smycz to z kluczami czy czymś, z czymś innym, taki upominek od naszego kanału, pamiętać jak to wygrywałeś w TVN Gra. Słuchajcie, no ale dzisiaj powiedziałam, że tego wygrywania będzie sporo, że tych nagród będzie o wiele więcej niż zazwyczaj, więc skoro mamy taki plan do przeprowadzenia, dość ambitny, no bo zazwyczaj i tak rozdajemy dużo nagród, a musimy dzisiaj rozdać jeszcze więcej, ja tu przyznam szczerze, że musimy się pospieszyć. To musi być tak, raz, dwa, rozwiązany konkurs, raz, dwa, odszukana, otwarta linia i przechodzimy do następnego i do następnego. Bo te nagrody muszą zostać rozstane. No pan ochroniarz nie będzie zabierał z tą pełnej walizki pieniędzy z powrotem, nie będzie jej niósł. To musi być puściutka. Wszystkich banknotów musimy się pozbyć. Tak więc kolejny banknot 100-złotowy jest przygotowany, a ja ponawiam to moje pytanie. Jakie jest rozwiązanie tego konkursu? Co tutaj można znaleźć? No, może tak spoglądasz, nawet może nie miałeś zamiaru grać, może nawet tak zupełnie przypadkiem akurat włączyłeś telewizor i o proszę, coś tutaj się dzieje na krakowskim rynku, jakiś wyjątkowy dzień w TVN Gra. Dobrze trafiłeś, bo teraz spójrz, jeżeli tak zupełnie przypadkiem, nawet dla zabawy zobaczysz jakieś rozwiązanie, to wtedy, no właśnie, stówka może być Twoja, dlatego że dzisiaj mamy taki plan przeprowadzić, aby dwukrotnie więcej nagród rozdać niż zazwyczaj. Słuchajcie, to w takim razie ja czekam i Wy teraz dzwonicie, szukacie otwartej linii, spodziewam się w każdej chwili, że trafi tutaj osoba, która zabierze ode mnie tą stówkę, no i prezent w postaci smyczy również jest przygotowany. Tak więc dobrze, ja jestem przygotowana, proszę bardzo, mogę, właściwie tak, żeby wszystko było oficjalnie, to ja odliczę od 10 i chciałabym tutaj usłyszeć widza. Uwaga, będziemy zaczynać, uwaga, gotowi, to zaczynamy, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, pełna mobilizacja, 3, brawo, brawo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, z kim rozmawiam? Maria. Marysiu, to słucham, jakie jest rozwiązanie? Balony. Bardzo dobrze, brawo, brawo, to nas też otaczają balony. Słuchaj, 100 zł jest twoje, smyczka jest twoja, gratuluję, tym bardziej, dziękuję, że jesteś zwycięzczynią w takim urodzinowym konkursie. Słuchajcie, kolejny konkurs poprowadzi dla was Ewelina, więc będziecie mieć próbkę jej umiejętności. Więc zapraszam serdecznie. Lubisz oglądać programy interaktywne? Z okazji drugich urodzin kanału TVN Gra będziesz miał niepowtarzalną okazję zobaczyć je od kuchni. Ładna jestem, mówisz? Dobra, no to idę. Sprawdź, jak powstają twoje ulubione programy. Dowiedz się, jacy na co dzień są nasi prezenterzy. Dobry pani. Dobry pani. Proszę hasło na Bravura. Pozdrawiam, to już usilnia. Halo, dzień dobry, gratuluję pani serdecznie, wygrała pani 2000 zł. Zapraszam wszystkich, oglądajcie koniecznie 3 października kanał TVN Gra. Przez cały dzień będziemy pokazywać materiały, jak się robi nasze programy. Do zobaczenia. Takiej okazji nie możesz przegapić. Witam, witam moi drodzy, moi mili, kochani, ponownie. Tym razem to ja będę miała przyjemność prowadzić dla was ten konkurs. 100 jest do wygrania i pamiętajcie, że dzisiaj z okazji urodzin TVN Gra nagrody są podwojone, więc jeżeli chcesz zdobyć kolejną podwojoną nagrodę, podwojone pieniądze, no to zapraszam cię do tej gry. Ilość nagród jest podwojona dzisiaj, więc tych nagród będzie bardzo, bardzo dużo. Zatem następny konkurs, jeżeli tylko wiesz, jakie to słowo, to oczywiście zapraszam cię tutaj na Hey Now Show, do tego programu. Podaj mi rozwiązanie na antenie, a ja oczywiście zapłacę ci, przekażę ci nagrodę gwarantowaną i już będziesz mógł się nią cieszyć. A jeżeli jesteś w Krakowie i chciałbyś przyjść tutaj, zobaczyć nas, wypić z nami kawę, no to zapraszam. To już jest nasz 5 konkurs, więc idziemy jak burza, 100 do wygrania. Zatem trzeba zabrać ode mnie te pieniądze. Ktoś na pewno je zabierze. Ja nie wiem tylko, komu będę miała przyjemność je oddać. Mam nadzieję, że już za chwilę to zrobię. Pierwsze pieniądze, które dzisiaj oddam jakiemuś szczęśliwcowi, jakiemuś zwycięzcy. 100 gwarantowana, pamiętajcie o tym. Tylko należy ułożyć jedno słowo, jedno hasło z tych liter, więc wprawni gracze już na pewno wiedzą, jakie to hasło, na pewno już wiedzą, jakie to słowo. Więc ja czekam tylko tutaj na rozwiązanie, czekam na to, abym mogła oddać pierwsze pieniądze moje dzisiaj komuś, 100 zł. Pamiętaj, to jest nagroda gwarantowana. Jakie to hasło? Jakie to słowo? Drugie urodziny TVN Gra dzisiaj obchodzimy od samego rana, jesteśmy na rynku i zapraszamy was, drodzy gracze, tutaj na rynek, do nas, na kawę, na ciasteczko, jeżeli tylko macie ochotę, no to jesteśmy tutaj z wami do godziny 10 dzisiaj i również stąd można z nami grać, a dlaczego nie, i również można wygrywać jedno hasło, jedno słowo, jeden wyraz i wygrywasz pieniądze gwarantowane. Ja mam nadzieję, że wy będziecie dzisiaj z nami do samego wieczora, do samego końca, cały dzień będziemy czcić te urodziny, a przed momentem, jak odliczała od 10, to momentalnie udało się odnaleźć otwartą linię, dlatego ja mam nadzieję, że tak samo będzie i tym razem, uwaga, uwaga, będę odliczać! I mam nadzieję, że się pojawisz. 10. Kto zgarnie nagrodę? Kto weźmie je ode mnie? Te pieniądze. 9. 8. 7. 6. 5.
4, 3, 2, 1 i no czekam, gdzie jesteś? Halo! Ja już powiedziałam jeden. No i skoro nie udało się odnaleźć otwartej linii, to w takim razie ja czekam. Może za chwilę, za moment się uda, a tymczasem, uwaga, niespodzianka. Halo, Bożenko. Tak, naszą kolejną niespodzianką jest kolejna przemiła prowadząca. Ania spędziła 2 lata w Budapeszcie. Powiedz mi, Aniu, czy rozsmakowałaś się w takich potrawach jak gulasz czy placek po węgiersku? No, placki po węgiersku to nie ma czegoś takiego na Węgrzech. Węgrzy są sami zdziwieni taką potrawą, ale najbardziej gulasz, ewentualnie boblewesz, rantotchusz, jak najbardziej. Pycha. Smakuje ci? Pycha. Pysznie, tak. A potrafiłabyś powiedzieć po węgiersku, że dzisiaj są urodziny TVN Gra? Myślę, że Węgrzy byli bardzo obrażeni, słysząc mój akcent, ewentualnie mogłabym przywitać naszych widzów po węgiersku. Juno Podkiwanok, ewentualnie Sziasztok. Sziasztok w takim razie. Dziękujemy ci, Aniu, bardzo. My gramy dalej zatem. Ja odliczałam, nikogo nie znalazłam, nikt nie trafił do mnie, no ale mam nadzieję, że za chwilę to się zmieni, że za chwilę ktoś jednak trafi w otwartą linię, jak to bywało wcześniej. Zawsze się komuś udaje i tym razem na pewno też tak będzie. Na pewno teraz komuś również się uda i ktoś zabierze ode mnie gwarantowaną 100. Zatem kim jesteś, mój zwycięzco? Komu ja będę miała przyjemność w tym programie oddać dzisiaj pieniądze? Komu przekażę gwarantowaną 100? Na pewno takiej osobie, która już od samego rana świętuje z nami urodziny przed telewizorem, ogląda nas, no i chciałaby ze mną zagrać. A to, co musisz zrobić, no to oczywiście odszukać otwartą linię, dzwoniąc pod jeden albo pod drugi numer telefonu. Tam cały czas w tle słyszę okrzyki. Świetna zabawa trwa. Zatem, jeżeli ty również chcesz się świetnie bawić, no to spróbuj, może ty też wygrasz. Jeżeli nie spróbujesz, no to oczywiście nie przekonasz się, czy te pieniądze trafią do ciebie, czy nie. Zatem próbujemy. Najpierw powiedz mi, jakie to hasło, jaki to jest wyraz. Dużo liter, wiem, z pozoru ten konkurs nie wydaje się taki prosty, ale jeżeli tylko chwilę uwagi mu poświęcisz, to już za chwilę będziesz wiedział, jakie jest rozwiązanie i ja będę wiedziała, komu oddam dzisiaj w programie Hey Now Show pierwsze pieniądze, kto będzie moim zwycięzcą. Kim będzie ta osoba? Mam nadzieję, że ty już teraz próbujesz, że teraz starasz się i za chwilę cię wszyscy tutaj usłyszymy. Wszyscy prowadzący są tutaj razem ze mną na rynku. No to czekamy tylko na ciebie. Brakuje mi tylko zwycięzcy. Po prostu brakuje tutaj ciebie. Jeżeli teraz próbujesz, jeżeli starasz się, no to za chwilę powinnam ciebie właśnie usłyszeć. Jeżeli tylko będziesz miał szczęście i ty za chwilę możesz wygrać nagrodę gwarantowaną w programie Hey Now Show. Ja bardzo chętnie przekażę ci pieniądze, które oczywiście do ciebie wyślemy w ciągu 5 dni roboczych, więc już będziesz mógł się zastanawiać, albo mogła, nad tym, co zrobisz z tymi pieniędzmi. My cały czas jesteśmy na rynku, popijamy kawę. Widzę, że Patrycja stara się. Patrycja już wie, jakie to jest hasło. Patrycja próbuje. Jeżeli ty masz ochotę wygrać te pieniądze, to oczywiście próbuj. Na pewno komuś się uda. Pytanie tylko, kto to będzie? Może to będzie Fabiola? Nie wiem, komu się uda. Oczywiście, jeżeli próbujesz, to możesz być ty. Już za moment, już za chwilę możesz odebrać ode mnie nagrodę, możesz odebrać ode mnie pieniądze. No i pamiętajcie, jeszcze raz wam przypominam, jeżeli tylko jesteście w Krakowie i macie ochotę wypić z nami kawę, napić się z nami kawy, no to zapraszamy, wszyscy zapraszamy tutaj na rynek do Krakowa. Jesteśmy z wami do godziny 10. No i teraz ja mam przyjemność rozdać komuś pieniądze. 100 zł, nagroda gwarantowana za rozwiązanie mojego hasła. Jaki to wyraz, kto już wie? Kto już odnalazł to jedno hasło, to jedno słowo, za które będę mogła oddać nagrodę gwarantowaną jakiemuś zwycięzcy?
kto spróbuje. Albo 0400 307 000, albo gwiazdka 73220. Na pewno te numery znasz, jeżeli tylko nas oglądałeś wcześniej, jeżeli brałeś udział w konkursach w programie Hey Now Show, to na pewno wszystko wiesz, zatem na pewno już rozwiązałeś ten konkurs, tylko teraz musisz próbować, tak żeby trafić w tą odpowiednią, otwartą linię i podać mi rozwiązanie na antenie i to wszystko. I ja przekażę ci pieniądze. Od razu. Stuwa będzie twoja, więc jakie to jest hasło? Zastanawiamy się wszyscy, jakie to jest hasło. Dziewczyny już pewnie wiedzą. Dawid pewnie już też wie. Zatem, jeżeli ty wiesz i chciałbyś odwiedzić nas tutaj wszystkich razem w programie Hey Now Show, jeżeli chciałbyś podać mi rozwiązanie, no to ja czekam właśnie na ciebie. Jesteś idealną osobą. Jeżeli masz 18 lat, oczywiście, to ty możesz wygrać te pieniądze i ja bardzo chętnie ci je oddam. Tylko gdzie jesteś? Halo, halo, gdzie jesteś? Mój zwycięzco, kolejny konkurs. Wcześniej Dawid i Bożenka oddawali pieniądze. Teraz ja będę mogła je oddać komuś, tylko jeszcze nie wiem komu. No cały czas nie wiem komu. Cały czas się nad tym zastanawiam. No ale mam nadzieję, że nie będziesz kazał mi zbyt długo na siebie czekać, że teraz próbujesz. Wszystko zależy od tego, czy teraz próbujesz. Jeżeli tak, no to za chwilę możesz być tutaj z nami. Możesz połączyć się telefonicznie z nami, tutaj z rynkiem, bo tutaj jest dzisiaj nasze studio, stąd dzisiaj nadajemy dla was, jesteśmy dla was, rozdajemy wam nagrody. Kto mi poda zatem rozwiązanie tego jednego słowa? To nie jest trudny konkurs. Ustalmy, to nie jest trudny konkurs, więc chwila twojej uwagi, jeżeli tylko obudziłeś się, jeżeli tylko chcesz z nami świętować drugie urodziny TVN Gra, no to zapraszam cię do zabawy, zapraszam cię do gry, zabierz ode mnie pieniądze, weź ode mnie gwarantowaną stówę. To nie jest takie trudne, już kilku osobom się udało, program dopiero się rozpoczął, już kilka osób na pewno się cieszy ze swojej wygranej. Dlaczego to nie miałbyś być akurat ty? Dlaczego nie miałbyś wygrać dzisiaj, w wyjątkowym dniu, drugie urodziny naszej stacji, drugie urodziny TVN Gra? Dlaczego nie miałbyś wygrać 100 zł? No oczywiście, że mógłbyś. Jeżeli tylko próbujesz, to za chwilę być może usłyszę właśnie ciebie i właśnie tobie będę mogła przekazać pieniądze. Na rynku robi się coraz ładniej, przestało padać, zatem zapraszam was na kawę, zapraszam was do wspólnej zabawy. Dzisiaj mamy urodziny i podwajamy ilość nagród, pamiętajcie o tym. Podwajamy ilość nagród, urodziny, jeszcze mnóstwo atrakcji przed nami, przed wami, jeżeli tylko z nami zostaniecie. Mnóstwo wrażeń, mnóstwo niespodzianek nas jeszcze dzisiaj czeka, zatem bądźcie z nami, a jeżeli macie ochotę przyjść i napić się z nami kawy, zjeść ciastko, no to również was zapraszam na rynek. Jesteśmy tutaj z wami wszyscy dzisiaj i będziemy z wami grać, będziemy wam rozdawać pieniądze. No więc, kto będzie moim zwycięzcą? Będziesz moim zwycięzcą, właśnie moim. W takim razie, dlatego, że ciebie nie ma, to może ja znowu odliczę od 10 i chciałabym cię usłyszeć, dobrze? Zgadzasz się? Uwaga! Zaczynamy w takim razie odliczanie. I 10! I czy ktoś tym razem się pojawi? 9! Tym razem musi się ktoś pojawić. Tym razem ja muszę oddać pieniądze. 8! Gdzie jesteś? 7! Czeka stuwa i czeka oczywiście gadżet TVN Gra, smyczka TVN Gra, upominek. Zapomniałabym o tym, no zobaczcie, zapomniałabym o upominku od TVN Gra. Odliczamy dalej. 7! I chciałabym kogoś usłyszeć. 6. Gdzie jesteś? 5. Halo, halo. 4. Słyszycie to? I uwaga, uwaga. Wszyscy razem. 3. I jeszcze teraz będzie, uwaga, uwaga. 2. Jaką mam pomoc? Zobaczcie, jakie mam wsparcie. I jest! Udało się, udało się. Jednak wsparcie pomogło. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię, moja droga? Jeszcze raz, bo nic nie słyszę. Wiesława. Wiesiu, jakie jest rozwiązanie?
Gratulacje. Gratulacje dla ciebie w takim razie. Gratuluję ci serdecznie. Wszyscy ci gratulujemy. Wygrałaś gwarantowaną stówę. A teraz uwaga, uwaga. Przed wami Ania Wołek z kolejnym konkursem. Nie wierzę, że mi się udało. Kaczka i... I dziwaczka, wiesz? I to było ostatnie pytanie. Teraz ja was witam bardzo serdecznie z krakowskiego rynku. Zobaczcie, wszyscy tutaj siedzą. Co się tu dzieje? Wszyscy są w doskonałych humorach. Pogoda nam się poprawia, więc zapraszamy was na krakowski rynek, na kawkę do nas i na ciasteczka. A tu proszę bardzo, zaraz pojawi się kolejny konkurs dla was. W końcu tutaj jesteśmy po to, żeby wam rozdawać pieniądze. Słuchajcie, trzeba odczytać słowo za 100 zł. 100 zł zapłacę za słowo, za wyraz. Jeżeli macie jakieś pomysły na rozwiązanie tej zagadki, ja was zapraszam do konkursu. Numery telefonów są wam doskonale znane. My z krakowskiego rynku dzisiaj świętujemy drugie urodziny TVN Gra i na tą okazję pieniądze, bardzo dużo pieniędzy. Dzisiaj zamierzamy wam rozdać 100 zł, 100 zł za jedno słowo, za jeden wyraz. Aż tyle pieniędzy można zarobić z samego rana za wypowiedzenie słowa. Słuchajcie, ale uwaga, uwaga, my tutaj dzisiaj podwajamy pieniądze, podwajamy nagrody, nagrody podwójne. Ilości nagród są podwojone, podwojona jest ilość nagród dzisiaj, no w końcu urodziny, drugie urodziny, więc wszystko będzie dwa razy więcej. I uwaga, jest słowo, jest wyraz z krakowskiego rynku, pieniądze do was powędrują, 100 zł za ten wyraz, 100 zł za to słowo, kto ma ochotę zagrać już w tym momencie, może połączyć się razem z nami. Jeżeli nie mieszkasz blisko Krakowa i nie możesz do nas przyjść, możesz znaleźć się na krakowskim rynku dzięki swojemu telefonowi. Jeżeli masz ochotę, wykręcasz numer, odnajdujesz otwartą linię i znajdujesz się razem z nami na krakowskim rynku. 100 zł mam dla ciebie za rozwiązanie zagadki, za wypowiedzenie jednego słowa, jednego wyrazu. Jeden wyraz, jedno słowo. O, mamy przechodniów, jest tam Ewelinka. Przyszła do nas pani, a może nas ogląda? Może nas ogląda, zaraz się dowiemy. Pani przyszła sobie na ciasteczko. Pani sobie przyszła do nas na ciasteczko. Myślę, że na pewno nas ogląda. Bardzo dobry wybór. Moi drodzy, ja cały czas czekam z konkursem i no, mam coś bardzo ważnego do przekazania od wszystkich prezenterów. No więc mamy pozdrowienia dla wszystkich naszych mam, babć i dla Oli Majcherek, za którą dzisiaj trzymamy kciuki, będzie wiedziała dlaczego. Słuchajcie, Krzyśka też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nie ma go dzisiaj z nami, Oli też nie ma. Za Olę za to trzymamy kciuki, a ja za was również mocno trzymam kciuki, no bo mam do was 100 zł za wyraz, za jedno słowo. Trzeba to słowo ułożyć, odczytać hasło i dzięki temu można zrobić 100 zł. Jeśli masz 18 lat ukończony, jak najbardziej możesz zagrać i możesz wygrać, jeżeli masz ochotę znaleźć się na krakowskim rynku, a mieszkasz gdzieś daleko, dzięki swojemu telefonowi możesz się tutaj znaleźć razem z nami. My czekamy, jest kawa, są ciasteczka, mamy tort. Jeżeli masz ochotę, możesz do nas dołączyć tutaj na krakowski rynek, a jeżeli no, jesteś zbyt daleko, telefon do ręki, możesz się z nami połączyć. Jeżeli potrafisz odczytać jedno słowo, jeden wyraz, dodatkowo możesz wygrać aż 100 zł. Dzisiaj wszystko będzie podwojone, będą nagrody podwojone, w końcu mamy drugie urodziny. Mamy już 2 lata, słuchajcie, mamy już 2 lata i dzisiaj razem z wami będziemy świętować te nasze urodziny. A świętujemy jak? W jak najbardziej przyjemny dla was sposób, rozdając wam gotówkę, rozdając wam pieniądze. Tam wszyscy doskonale się bawią, czekają na widzów. Tutaj jest, słuchajcie, naprawdę zrobiło się dość gwarno. Sporo osób zaczyna pojawiać się na rynku krakowskim. Deszcz przestał padać, więc rewelacja. Robi się naprawdę bardzo miło, bardzo przyjemnie. Dodatkowo jest tort, jest kawka, są ciasteczka i są pieniądze, i są pieniądze. Tam stoi pan ochroniarz. Pieniądze, słuchajcie, są, czekają. Jest ich mnóstwo. Pieniędzy nam na pewno nie zabraknie dzisiaj, więc jeżeli macie ochotę, zapraszamy do programu, zapraszamy do nas. Świętujemy drugie urodziny. Pieniądze są, czekają, a nagrody dzisiaj podwojone. Wszystko podwojone. W końcu drugie urodziny TVN Gra. Kto zna odpowiedź, kto będzie znał ten wyraz, kto będzie znał to rozwiązanie, jak najbardziej ja zapraszam tutaj do nas albo bezpośrednio na rynek krakowski, albo przez telefon. Przez telefon można się tutaj znaleźć, można trafić do programu. Kochani, jest wyraz, jest słowo, słowo warte aż 100 zł. 100 zł po prostu tak za wypowiedzenie jednego wyrazu. A my od 2 lat rozdajemy wam pieniądze, a tych pieniędzy rozdaliśmy naprawdę mnóstwo.
mamy mnóstwo zwycięzców, mamy też mnóstwo stałych graczy i mamy też mnóstwo naszych wspaniałych prezenterów, którzy dzisiaj licznie przybyli na krakowski rynek, żeby się z Wami spotkać, żeby razem świętować nasze drugie urodziny. Cały dzień zresztą będziemy świętować, będzie się dzisiaj naprawdę działo. Dzisiaj będzie istne szaleństwo, skoro są wszyscy prezenterzy, to będzie się działo, to Wam mogę zagwarantować. A jak na razie stuwa za słowo, stuwa za wyraz. Potrzebuję gracza, który znajdzie się tutaj razem ze mną. No, słuchaj, możesz przyjść ze swoim telefonem i również grać, pokazać nam się tutaj, że jesteś. A jeżeli jesteś w domku, zaczekamy. No, proszę bardzo, dziewczyny siedzą, czekają, mają kasę. No, dzisiaj pieniądze będziemy rozdawać. Stuwa za wyraz. Fabiola ma pieniądze. Fabiola ma pieniądze, słuchajcie, i ona też będzie Wam dzisiaj rozdawała gotówkę przez cały dzień. Podwojone nagrody, w końcu mamy drugie urodziny TVN Gra dzisiaj na krakowskim rynku. A i przez cały dzień będziemy świętować, będzie się działo, jesteśmy tutaj prawie wszyscy, specjalnie dla Was przybyliśmy dzisiaj na krakowski rynek, ażeby świętować nasze drugie urodziny. A dzięki temu Wy możecie zarabiać pieniądze, być jej podwojone nagrody za słowo, za wyraz. Ja płacę Wam w tym momencie 100 zł. O proszę, no popatrzcie, wszyscy przybyli. Olej, Krzysia, pozdrawiamy. Ich dzisiaj razem z nami nie ma, ale na pewno nas oglądają, na pewno siedzą przed telewizorami. A Wy, jeżeli siedzicie przed telewizorami, jeżeli macie ochotę spróbować i razem z nami świętować nasze drugie urodziny, ja bardzo serdecznie tutaj Was zapraszam na krakowski rynek. Można przyjść samemu, na własnych siłach i też dzwonić, albo można siedzieć w domu i połączyć się razem z nami dzięki swojemu telefonowi, albo komórka, albo stacjonarny, do wyboru, do koloru, a pieniądze są i czekają. Stuwa za słowo, stuwa za wyraz, stuwa za odpowiedź. Moi drodzy, co trzeba zrobić? Trzeba odnaleźć co? Otwartą linię. Od 2 lat Wy doskonale o tym wiecie, że otwartą linię należy odnajdywać, żeby połączyć się razem z nami. 100 zł, a przez cały dzień świętujemy drugie urodziny TVN Gra i podwojone nagrody specjalnie dla Was. Podwojone nagrody i wszyscy prezenterzy, którzy dzisiaj dla Was tutaj przybyli, którzy się tu pojawili. O, słychać Fabiolę gdzieś tam w tle. Są dziewczyny, jest Dawid Marecki. Wszyscy przyszli dla Was, żeby Wam rozdawać pieniądze. No dzisiaj ogromna siła, wszyscy są, więc z taką ogromną siłą, mam nadzieję, uda nam się rozdać dużo, dużo więcej pieniędzy niż zwykle. No, oczywiście wszystko jak zwykle w Waszych rękach, to Wy się tutaj rządzicie w naszym programie, to Wy dzwonicie, to Wy odnajdujecie otwartą linię i to Wy rozwiązujecie zagadki. Jak na razie jest słowo, jak na razie jest wyraz, warte aż 100 zł. Stuwa za słowo, no tak po prostu. Ale tak po prostu za takie wyrazy, za takie wcale nieskomplikowane zagadki od 2 lat my Wam rozdajemy pieniądze. Prawdziwa gotówka, prawdziwe pieniądze, a my, powiem Wam, rozdaliśmy w ciągu tych 2 lat ponad 10 milionów złotych. Grubo ponad 10 milionów złotych, a dzisiaj kolejna stówka do kolekcji i kolejny zwycięzca. Kto to będzie? No, każdy, kto 18 lat ukończył, może dołączyć do nas, do programu. Macie telefony, dzwonicie, odnajdujecie otwartą linię i wygrywacie pieniądze. Stuwa za wyraz, stuwa za odpowiedź, tylko jest mi potrzebny tutaj ktoś, kto będzie potrafił rozwiązać tę zagadkę. Ktoś, kto będzie potrafił wypowiedzieć ten wyraz głośno w programie na antenie. Dołącz do nas na krakowski rynek. Świętuj razem z nami urodziny, drugie urodziny TVN Gra. 100 zł mam dla Ciebie za jeden wyraz, za jedno słowo, za jedną poprawną odpowiedź. No, gdzie mamy widza? Gdzie mamy widza, który będzie znał odpowiedź, który będzie znał rozwiązanie? Mam nadzieję, że Ty już tam siedzisz przed telewizorem. Mam nadzieję, że już szukasz otwartej linii, ażeby do nas dołączyć, ażeby razem z nami świętować nasze urodziny. A że drugie urodziny, to i podwojone nagrody dzisiaj, podwojone nagrody są dla Was. Te nagrody przez cały dzień będziemy Wam rozdawać. Pieniądze również, jak na razie, za jedno słowo, za jeden wyraz płacę Wam 100 zł. No, dzisiaj wszyscy nasi prezenterzy przybyli tłumnie na krakowski rynek, ażeby rozdawać Wam gotówkę. No, od 2 lat rozdajemy Wam pieniądze, także trzeba naprawdę z wielką siłą i z wielką mocą jeszcze więcej tych pieniędzy rozdać. Kto odnajdzie otwartą linię? Moi drodzy, czy to będzie zaraz teraz? Już moment? Słuchajcie, 8:49, więc sam raz, pora na to, żeby wygrać sobie stówkę. No i oczywiście gadżet TVN Gra. Upominek. Będzie upominek. Do pieniędzy dokładamy upominek. Tylko potrzebuję widza. Widza, który wypowie słowo, który odpowie, który poda mi rozwiązanie. Moi drodzy, są pieniądze dla Was. Jest stówa za odpowiedź. Kto odnajdzie otwartą linię już teraz,
już zaraz, już za moment możesz dostać 100 zł za jeden wyraz, za jedno słowo. No, trzeba się tylko zastanowić, jak te litery poprzekładać, jak to przeczytać, żeby było słowo, żeby był wyraz warty ile? Stówę. Stówę! 100 zł, a to jeszcze nie koniec. Mnóstwo zagadek i mnóstwo pieniędzy. Dzisiaj podwojone nagrody, bo mamy drugie urodziny TVN Gra. Drugie urodziny TVN Gra. Stuwa za odpowiedź, stuwa za słowo. Czekamy na widza, który przybędzie do nas, o, na przykład dzięki łączom telefonicznym, odnajdzie otwartą linię i znajdzie się razem z nami, między nami i wygra pieniądze, wygra pieniądze. Słuchajcie, na krakowski rynek przybywa coraz więcej ludzi. My tu dzielnie czekamy na was z pieniędzmi, mamy pieniądze, słuchajcie. Są pieniądze i czekają właśnie na was, na graczy, którzy mają ochotę zarobić gotówkę. A jak można zarobić? Wypowiadając jedno słowo, wypowiadając tylko jeden, jedyny wyraz. Moi kochani, jest wyraz, jest słowo, trzeba odnaleźć otwartą linię. Dzięki temu znajdziesz się razem z nami na krakowskim rynku. Możesz dzięki temu również zarobić stówę. Moi drodzy, pieniądze są, pieniądze czekają. Widzowie, czy wy tam jesteście? Czy odnajdujecie otwartą linię? No, mam nadzieję, że tak. Moi drodzy, jest już ze mną Gosia Obczowska, z nią za chwilę porozmawiam, ale najpierw połączymy się ze studiem. Halo, halo, Agnieszka! Studio! Halo, halo! Halo, halo! Dzień dobry, Agnieszko! Jesteśmy! Wszystkiego dobrego z okazji dwóch lat kanału TVN Gra, w którym to my też gościmy od dwóch lat. No właśnie, dlatego chciałam się was zapytać a propos tego, że jesteśmy już dwa lata, jak to było z waszym pierwszym programem? Jak to było na początku? Może Agnieszka tak. Ja jako seniorka rodu, w ogóle tak się tutaj czujemy. Tak, na krzesełkach. No tak, no wiekiem i stażem jak najbardziej na to zasługujemy, więc pierwszy program interaktywny poprowadziłam 17 stycznia, uwaga, 2002 roku, więc to było już ponad 5 lat temu. No i oczywiście było wesoło, przygotowywaliśmy się strasznie długo, to była telegra, do dzisiaj ją, mam nadzieję, niektórzy pamiętają, zwłaszcza ci, którzy przychodzili do studia, ponieważ wtedy goście u nas się pojawiali, a ty, Olimpia, pamiętasz swój pierwszy program, kiedy to było? No to było też jakoś tak 5 lat temu, ponieważ moje dziecko ma 4 lata, no więc tak wychodzi, że 5 lat, tak. 5 lat już prowadzę te programy interaktywne. A pamiętasz pierwsze swoje wydarzenie na antenie? A ja musiałam być tak zdenerwowana, że zupełnie to wymazałam z pamięci, bo nie pamiętam w ogóle. Dzisiaj nic nie było jeszcze mowy o wpadkach, a ja mam dwie swoje sytuacje, właśnie, które zapamiętam i pewnie przy każdej okazji, kiedy będę o to pytana, będę mogła o tym powiedzieć, bo no, było śmiesznie właśnie w telegrze rzeczonej. Ja tam czytałam pytania i miałam hasło do krzyżówki, które brzmiało, jak się nazywa ogon sukni, a ja przeczytałam, jak się nazywa ogon sukni. Dziewczyny, przyznajcie, za chwilę będzie o wpadkach, mamy o tym materiał przygotowany, więc wszystko, wyprzedziłam fakty, więc wszystko będzie pokazane. No tak. A ze mną jest Gosia Obczowska. Witam, i powiedziałam, że porozmawiamy. Tak. Mówimy o początkach, więc powiedz o swoich początkach, jak to było. Bożenka mnie zapytała, czy miałam tremę, więc jak było z twoją tremą? Ja miałam okrutną tremę. To było już parę lat temu, bo to ponad 4-4,5 roku temu. I tremę miałam okrutną do tego stopnia, że pani producent, tak, którą pozdrawiam, myślała, że chyba ucieknę w ogóle ze studia. I dostałam szczękościsku. Dostałam szczękościsku tuż przed wejściem na antenę i powiedziałam tak, dzień dobry państwu. Na szczęście później był tak zwany bumperek, czyli muzyczka. I szczerze mówiąc, tak sobie musiałam troszeczkę się spoliczkować, aby te mięśnie nie puściły. I jakoś poszło, ale tremę miałam straszną, faktycznie. To tak jak ja, też pamiętam ten pierwszy program. Ale w takim razie już tremy nie mamy, prawda? Nie, już wspaniale. Już się pogodziliśmy z tremą, jest wspaniale, tak, cudownie. Tak. Świętujemy drugie urodziny. A na rynku coraz cieplej, ja zacznę się rozbierać. I zapraszamy, a tymczasem wracamy do Ani, która prowadzi konkurs. Świętujemy dzisiaj drugie urodziny i dzięki tym drugim urodzinom dwa razy większe nagrody, dwa razy więcej nagród. A tu proszę bardzo, 100 zł do wygrania. Cały czas 100 zł czeka na kogoś, kto będzie miał ochotę zarobić takie pieniądze. Ktoś, kto 18 lat ukończył, wie doskonale o tym, że w naszym programie od dwóch lat wygrywać pieniądze może jak najbardziej wygrywać. O, i wygrywacie mnóstwo gotówki. W tym momencie 100 zł za wyraz, za słowo, za jeden wyraz. Tylko jeden, jedyny, aż 100 zł. Kto ma ochotę połączyć się z nami na krakowskim rynku, kto ma ochotę znaleźć się tutaj razem z nami, są pieniądze, czekają,
są nagrody i jest gotówka. No, to jest chyba najważniejsze. Jest gotówka, jest kasa, są pieniądze. Kto te pieniądze zabierze, kto je wygra? No, mam nadzieję, że już zaraz, że za moment znajdzie się widz, który będzie potrafił wypowiedzieć to jedno słowo. Jedno słowo warte aż 100 zł, więc jeżeli masz ochotę, możesz znaleźć się razem z nami na krakowskim rynku. Telefon do ręki, znajdź otwartą minę, podaj odpowiedź, a stówa będzie twoja. A dodatkowo jeszcze mamy pewne prezenty, dodatkowo do pieniędzy dokładamy prezencik od nas wszystkich. A dla was, specjalnie dla was, my dzisiaj znaleźliśmy się tutaj na krakowskim rynku. Przyszli wszyscy prezenterzy, wszyscy świetnie się bawią. Jeżeli masz ochotę dołączyć do tej zabawy, znajdź otwartą linię, połącz się razem z nami na krakowskim rynku. A przed momentem, słuchajcie, przed chwilą Olimpia i Gosia, również Agnieszka Wróblewska wspominały swoje początki. Słuchajcie, mamy taki specjalny materiał, historia TVN Gra. Powiem wam, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Taka specjalna niespodzianka dla was, ale to dopiero jak ktoś rozwiąże konkurs. Więc wiesz, jest w tym momencie podwójna motywacja. Nie dość, że pieniądze, to jeszcze naprawdę taka kronika TVN Gra czeka. Naprawdę fantastyczne materiały, pamiątkowe, pewne wspomnienia. W końcu przez 2 lata naprawdę dużo tutaj się działo, a i dziać się dzisiaj będzie bardzo, bardzo dużo. Drugie urodziny świętujemy, więc i wszystko podwójne. A słuchajcie, na naszym planie pojawiła się ekipa Co za tydzień. Przyjechali do nas. A proszę, proszę bardzo, wszyscy widoczni. Może pomachają, nie pomachają? Wszyscy są widoczni. Przyjechała ekipa Co za tydzień, ażeby razem z nami poświętować nasze drugie urodziny. Możesz dołączyć do nas. Tutaj jest naprawdę bardzo miło, bardzo przyjemnie. Deszcz nie pada, zrobiło się cieplej. Mamy kawę, mamy herbatkę, mamy ciasteczka i mamy tort urodzinowy. Ale oczywiście mam nadzieję, że rozgrzeje nas najbardziej zwycięzca. Słuchajcie, mam stówę do rozdania za ten wyraz, za to słowo, za to hasło. Kto będzie miał ochotę spróbować i kto będzie miał ochotę zagrać jak najbardziej. Ja czekam na takiego widza, który potrafi rozwiązać tą zagadkę, który będzie potrafił wypowiedzieć to słowo. No kochani, że wy to potraficie, to ja doskonale wiem. Od 2 lat wygrywacie pieniądze i powiem wam szczerze, że wygraliście naprawdę strasznie dużo. Czy ponad 10 milionów? Czy ponad 10 milionów? Robi na was wrażenie, no na mnie niesamowite. Tyle pieniędzy w ciągu 2 lat my rozdaliśmy wam, a chcemy rozdać jeszcze dużo, dużo więcej. Pieniądze mamy, pieniądze wcale się nie kończą. Jak najbardziej jest ich tu mnóstwo. Na razie stówa, kolejna stówa, dodatkowo kolejna stówa dla gracza, który będzie miał ochotę zagrać i wygrać pieniądze. Stówa dla gracza, który tu już zaraz znajdzie się na krakowskim rynku. Ten, który odnajdzie otwartą linię. Więc słuchajcie, uwaga, odliczamy od 10 i ja chcę usłyszeć rozwiązanie. Uwaga! Zaczynamy odliczanie! 10! 9! Chciałabym się pospieszyć. 8. 7. Stać otwartą linię. Czeka na ciebie stówa. 6. 5. 4. No mój drogi widzu, stówa czeka na ciebie. 3. 2. Mamy widza, dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Ola. Olu, moja droga, cóż to za słowo? Radość. Radość, jak najbardziej. I stówa dla ciebie, 100 zł należy się tobie, Olu. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie z krakowskiego rynku. I uwaga, należy wam się nagroda. Materiał o historii TVN Gra. Zapraszam.